Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. Dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić łatwo, szybko, przepyszną, domową, pasztetową. Z prostych składników. A więc zaczynamy. Składniki, których będziemy potrzebować do zrobienia naszej pasztetowej, to 80 deko wieprzowej wątroby, 2 kg 200, tu akurat mam łopatki wieprzowej, 56 deko boczku. Boczek można pominąć, bo równie dobrze, tu mam też podgardle, no, można użyć albo jedno, albo drugie, można sobie wybrać. No ja mam po pół kilograma, powiedzmy, podgardla i boczku. I trzeba to wszystko pokroić teraz na takie paski, które wejdą nam do maszynki. Jeśli chodzi o przyprawy, które będziemy używać do zrobienia naszej pasztetowej, o tym za chwilę. Na pewno nie będzie żadnych warzyw. Zaczynamy kroić na paski, które wejdą do maszynki. Zaczynam od boczku. Mięso, łopatkę, podgardle i boczek oraz wątrobę mam już pokrojone. Teraz to wszystko wyląduje w wodzie i będziemy to parzyć w temperaturze 90 stopni maksymalnie przez pół godziny, około pół godziny. Do wody dodajemy tylko liść laurowy, ziele angielskie. Można trochę posolić, ale równie dobrze można tego nie robić, bo i tak będziemy później tą pasztetową doprawiać. Po wyjęciu mięsa, oczywiście najpierw łopatka, podgardle i boczek. Kiedy nam się to sparzy przez pół godziny, wyjmujemy to mięso z wody, dajemy wątrobę do tej samej wody. Wątrobę parzymy maksymalnie 5 minut, żeby jej się nie zrobiła jak podeszwa. Ma być ścięta fajnie, ale nie zagotowana. Po tych 5 minutach wyciągamy wątrobę, wszystko czekamy, aż tam to ostygnie i będziemy to mielić, ale to o tym za chwilę. Przygotowujemy wodę do parzenia naszego mięsa na pasztetową. Tak jak widać, dałem ziele angielskie i liść laurowy, po kilka sztuk. Doprowadzamy do 90 stopni i wkładamy mięso. Najpierw mięso przez te 30 minut. Co dalej? To za chwilę. Mięso mam już sparzone, wątrobę również. Za chwilę przystąpię do pierwszego mielenia. Tu jeszcze mam przygotowany sobie wywar od parzenia mięsa. Przypraw, jakich będę używał, to będzie sól, majeranek, gałka muszkatołowa i pieprz czarny, drobno mielony, nie grubo mielony. Sitko, jakie będę używał do mielenia, to będzie 2 mm. Będę mielił dwa razy, żeby ta konsystencja tej naszej pasztetowej była taka gładka, nie z jakimiś tam drobinkami. Dobra, zaczynam mielić i widzimy się za chwilę po pierwszym mieleniu. Mięso mamy raz zmielone, teraz czas na przyprawianie. Na pewno trzeba będzie dodać tego wywaru, czyli od razu go wleję. Tu mam 700 ml, czyli na razie dodam trochę, żeby sprawdzić, jaka będzie konsystencja. Jeśli będzie brakowało, to dodam w trakcie. Przyprawy, czyli na pewno na początku dodam majeranek. Na oko, żeby to jakoś tam wyglądało. Gałka muszkatołowa dość dużo. Tu mamy 4 kg tego farszu. Czyli teraz tak, gałka muszkatułowa. Ja wszystko daję na oko, także tutaj jest kwestia smaku. Każdy indywidualnie sobie sam może według własnego uznania, ale mówię, trzeba pieprz tak samo. Sól dodam na samym końcu, dlatego że woda, w której mięso było parzone, była osolona i to już ma jakąś swoją słoność, czyli jeśli będzie brakowało, to dodam w trakcie. Dobra, biorę się za wyrabianie. Jestem już po pierwszym
wyrobieniu tego farszu na pasztetową i próbowałem też już tego. I wy też, jeśli będzie robić, to najlepiej to jest spróbować, dlatego że brakuje soli i to dość dużo, czyli na razie dosypię taką jedną dużą łyżkę soli. Uważam też, że gałki muszkatołowej też dosypię. Z pół łyżeczki, łyżki dużej, kuchennej. I teraz tak, tak jak widać, całe te 70 ml tego wywaru dolałem. I myślę, że już tego wystarczy. I w tym momencie zaczynam wyrabiać po raz kolejny. Spróbuję, jeśli będzie ok, to drugi raz to mierę. Także zaczynam. Te przyprawy, które dodałem, czyli tą łyżkę soli i pół łyżeczki gałki muszkatołowej, w zupełności wystarczą. Ja tego próbowałem, uważam, że jest dla mnie smak idealny. Wiadomo, że jak będziecie robić, no to jeśli chodzi o słoność, to jeśli komuś będzie się wydawało, że jest troszkę za mało słone, jest ok, nic nie róbcie z tym, bo po parzeniu to się też troszkę zmieni. Także jest teraz w tym momencie wszystko wymieszane, spróbowane. Teraz będę mielił drugi raz, już z tymi przyprawami, właśnie tak jak widać, wymieszanymi. To i ta konsystencja będzie troszkę inna, te przyprawy jeszcze lepiej się rozprowadzą. O, zaczynam mielić drugi raz. Pasztetową mamy przygotowaną do nadziewania osłonki foliowe. Jak również ja przygotuję trzy słoiki, które potem będą pasteryzowane i jest to, uważam, wygodniejsze przy takim spożywaniu na bieżąco. Także najpierw słoiki. Słoiki mamy napełnione. Nie napełniamy tego do równości. Zawsze robimy, tak jak tutaj akurat w tym przypadku mamy takie załamanie, żeby pozostawić trochę wolnego miejsca. Teraz zakręcam każdy dość mocno. Gwint oczywiście musi być czysty. Jeśli zabrudzimy, no to musimy go wyczyścić. I słoiki idą teraz w tym momencie do pasteryzacji, a ja za chwilę wracam. Reszta farszu wylądowała w kubeczniku. Teraz będę to nadziewał w osłonki foliowe. Nadzieję, a później pójdą do parzenia. Więc zaczynamy. Nie nadziewamy tego dość sztywno, dlatego że potem po sparzeniu można tą pasztetową sobie położyć na płaskiej powierzchni i płaskim czymś z góry nacisnąć i będziemy mieli taki fajny blok. Pasztetowe mamy gotowe, czyli farsz już jest w tych osłonkach. Zawsze robimy tak, że zostawiamy tutaj końcówki do momentu, kiedy pasztetowa nie będzie sparzona i nam nie wystygnie. Dlatego, że jak to ściskamy, to nie wiem, czy to widać, ale to się przesuwa trochę. A jakbyśmy to obcięli tak na równo, małym zapasem, to podczas parzenia może nam się sznurek ześlizgnąć. Tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. Sznurków też na razie nie ruszamy. Dopiero po sparzeniu i po wystygnięciu. Specjalnie jest mniej. Tego farszu jest luźno, ona jest płaska w tym momencie, czyli po sparzeniu na to kładziemy na przykład denko, na denku jakiś garnek powiedzmy z wodą, dociskamy i mamy takie fajne, o nie wiem czy widać, płaskie, fajne pasztetowe. Także parzymy i studzimy. Jesteśmy już po produkcji pasztetowej, leżała sobie przez całą noc na płasko, jest fajnie wychłodzona. Chciałem pokazać, jak wygląda w przekroju i czy się będzie w ogóle smarowała. Też tutaj mamy właśnie te pasztetowe, które były kładzone do słoików. Taka fajna galaretka, nawet to się na dole, nie wiem czy widać, czy nie widać, wytworzyła. Także to pójdzie na pierwszy ogień. Dobra, w takim razie przekroimy tą pasztetową. Też chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać. Bo mimo tego, że to mięso nie było gotowane, tylko było parzone, tak jak mówiłem, to się taki tłuszcz wytworzył. To jest bardzo dobre. Też galaretka. Także naprawdę polecam każdemu, żeby taką pasztetową sobie w domu sam zrobił, bo jest bardzo prosta, bardzo tania, szybka, powiedzmy, tak jak każda pasztetowa, także kroimy.
Wow. Nie wiem, czy widać. To jest pasztetowa, która się normalnie smaruje. Teraz akurat nie będę tu chlebem, ale tak jak widać, to na tym kawałeczku. Także naprawdę zróbcie i sami spróbujcie, jaka ona jest naprawdę pyszna. Także zachęcam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do naciśnięcia dzwoneczka.